Mówiliśmy w pierwszej sesji o tym, że wierzyć to znaczy wierzyć Bogu. I w tej sesji chciałbym króciutko coś powiedzieć na temat, co to znaczy nawrócenie i jakie elementy składają się na to, że prawdziwie się nawracamy. Dlaczego o tym musimy mówić? Dlatego, że moi drodzy, bardzo często jest tak, że przyjeżdżamy na konferencję, przeżywamy coś na konferencji, doświadczamy jakiejś bliskości z Bogiem, a potem właśnie wracamy do domu i jakżeż często tak jest, że różnego rodzaju problemy, sytuacje, albo po prostu życie, wyzwania życia sprawiają, że wracamy do starych nawyków, wracamy do starych problemów, wracamy do starych nałogów, albo po prostu coś nam przechodzi. Często wiele jest powodów. Jednym z tych powodów jest to, że nasze nawrócenie jest tylko emocjonalne. Ja nie chcę mówić, że doświadczenie emocjonalne, doświadczenie Boga jest czymś złym, bo Bóg nas stworzył jako istoty, które mają emocje. I On tych emocji używa. Ale jeżeli będziemy opierać na emocjach nasze życie, to wtedy będziemy mieli wielki problem. Wiecie, dlaczego tak wiele jest dzisiaj rozwodów? Tak wiele jest dzisiaj problemów małżeństwa? Myślę, że jednym z fundamentalnych odpowiedzi na to pytanie jest właśnie to. My zapytamy człowieka przeciętnego, czym jest miłość, co to znaczy, że ją kocham, to powie: serce mi bije mocniej, ręce mi się mocą, drże całe, kocham. Emocje. On ją kocha, on go kocha, więc pobierzmy się. Hallelujah. Cudownie, prawda? Kochamy się. No ale potem nagle, po jakimś czasie, zaczyna być ważne, kto wynosi śmieci. A potem nagle zaczyna być ważne, że buty stoją nie tu, gdzie trzeba. A potem jest ważne to, że on deski klozetowej nie zamyka. Wiecie, to są bzdury, ale ja jako duszpasterz rodziny często z takimi bzdurami mam do czynienia. Dlaczego? Dlatego, że uważamy, że miłość to przeżycie. To emocja. No jak to się mówi dzisiaj, motyle w brzuchu. Kocham. Kocham. Tak. I przenosimy to często na nasze przeżycia z Bogiem. I wydaje nam się, że dobre nabożeństwo to było wtedy, kiedy ja odleciałem. To było dobre nabożeństwo. Nie mam nic przeciwko emocjom. Nie mam nic przeciwko przeżywaniu Boga, bo tak było od tysięcy lat. Dawid przeżywał Boga, Abraham przeżywał Boga, ale jeśli tylko na tym opieramy nasze nawrócenie, to się rozbijemy. Wcześniej czy później będzie katastrofa. Więc czym tak naprawdę jest miłość? Gdy przychodzi do mnie para na spotkania przedmałżeńskie i zadaje mi pytania, czym jest miłość, to często mówię im taką definicję miłości. Czym jest miłość? Miłość to decyzja. Miłość to kontrakt, który zawierasz z drugą osobą na dobre i na złe. W zdrowiu i w chorobie. W szczęściu i w nieszczęściu. Aż nas śmierć nie. Decyzja. Postawa. Nawrócenie. Prawdziwe przyjęcie Pana Jezusa. Prawdziwa wiara zaczyna się od decyzji. Nie zaczyna się od bycia w kościele. To nie chodzi o to, żebyś chodził do kościoła. Chodzenie do kościoła jest dobre. To nie chodzi o to, żebyś się tylko modlił. Modlitwa jest wspaniałą rzeczą. Ale to musi wynikać z twojej decyzji, światowej decyzji, że ty wiesz, jakie jest nauczanie Chrystusa. Że ty znasz Jego Słowo. Że ty nie tylko przeżyłeś coś w nabożeństwie, popłakałeś się, idziesz za Jezusem i już jesteś wielce wierzący. To nie tylko o to chodzi. To są wspaniałe chwile, ale to nie o to chodzi. Musisz wiedzieć, musisz poznawać Jego Słowo. Musisz wiedzieć, czy naprawdę jesteś gotów za Nim iść. Ponieść konsekwencje swojej decyzji. Swojej decyzji. Czy jesteś gotowy na to, aby On cię wychowywał? Czy jesteś gotowy na to, aby walczyć? Czy jesteś gotowy to przyjąć i wtedy, kiedy wiesz, tak, wiem, o czym nauczał Pan Jezus, jestem gotów to przyjąć, jestem gotów za tym iść, wtedy możesz powiedzieć, tak, przyjmuję Pana Jezusa do mojego serca. Tak, chcę być chrześcijaninem. Tak, chcę być człowiekiem wierzącym. Decyzja. Tak, chcę się z nią ożenić. To znaczy, że jak przytyję, albo jak będzie chrapać w nocy, to nie będę się z nią rozwieść. Tak, jestem gotów, jestem gotowa z Nim się ożenić. Nawet jeśli wymyślę. Jestem gotowa
całego serca. Decyzja na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, gdy przychodzisz do Boga, gdy przyjmujesz Go jako Ojca, gdy stajesz się chrześcijaninem, bo nikt się nie rodzi chrześcijaninem. Tak jak stary przykład, mam już taką brodę, ale pozwólcie, że jeszcze raz to powtórzę. Nikt, kto się rodzi w garażu, nie jest samochodem. Prawda? To, że ktoś się urodził w garażu, to nie znaczy, że jest samochodem. To, że ktoś się urodził w samochodzie, to nie znaczy, że będzie fruwał. Musisz się narodzić nie tylko z ciała, jako człowiek, ale musisz narodzić się z ducha. Tym, którzy go przyjęli. To znaczy, ty musisz przyjąć jego nauczanie, jego jako osobę. Musisz go przyjąć. Musisz pomyśleć, aha, Pan Jezus głosił to, 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 to. Okej, jestem gotów to przyjąć na dobre i na złe. A gdy przyjdzie to złe i będę miał jakąś wpadkę, to nie chodzi o to, żeby to wpadł, a jestem beznadziejny, idę się powiesić. No to nie jest na dobre i na złe. W zdrowiu i w chorobie, w szczęściu i w nieszczęściu. Będę to powtarzał na wszystkich moich sesjach. Bo to jest jedna z fundamentalnych prawd dla małżeństwa, dla ludzi, którzy wchodzą w związek małżeński, którzy nie rozumieją nieraz, że małżeństwo to odpowiedzialność, to kontrakt, który podpisujesz własnym życiem, a nie tylko emocjonalne przeżycie. Nie żenisz się po to, żeby ona ciebie uszczęśliwiła. Pytam młodych panów, mężczyzn. Pamiętam takiego jednego, który mówił, ja chcę, żeby ona była szczęśliwa, tak? A po 2 latach siedział na tej samej sofie u mnie w domu i nie chcę tej kobiety w ogóle znać. Uwierzcie mi, to nie było zabawne. Udało się uratować to małżeństwo, ale było bardzo, bardzo ciężko. I musieliśmy wrócić do naszych początkowych spotkań przedmałżeńskich. Musiałem mu przypomnieć, przecież co mówimy, że ty stałeś przede mną i przed Bogiem w kościele, gdy trzymałeś rękę swoją na Biblii i powtarzałeś po mnie w zdrowiu i w chorobie, w szczęściu i w nieszczęściu, na dobre i na złe. Powtarzałeś to, mówiłeś to przed Bogiem, to dlaczego teraz, gdy jest złe, mówisz, nie chcę z nim żyć? To bądź konsekwentny, bądź facet, bądź mężczyzną, bądź konsekwentny. Walcz do końca, walcz o swój dom, nie poddawaj się, módl się, pość, a nie rezygnuj. Dokładnie tak samo jest z Chrystusem. Ileż razy nasze serce krwawi, gdy ktoś, kto był blisko Boga. Ja jestem pastorem od wielu lat i wiecie, ja doświadczyłem tego bólu serca. Myślę, że brat Michał doskonale rozumie, o czym mówię. Ci, którzy z was, którzy są w przywództwie, którzy prowadzicie jakieś grupy, doskonale zrozumiecie. Te ludzie przychodzą do Boga, są blisko. A potem nagle coś się dzieje w ich życiu. Albo z kimś się pokłócą w kościele. Przychodzi to złe. Na dobre i na złe. Tak? Przychodzi to złe. I mówią, nie chcę takiego kościoła. Nie chcę takiej relacji. A jeśli tak ma wyglądać kościół, to ja nie chcę. Dlaczego? Bo emocje. Bo wydaje mi się, że to Kościół ma być doskonały, a to nie Kościół jest doskonały. To Bóg jest doskonały. Halleluja! To Pan Bóg jest naszym wzorem. To my przychodzimy dla Jezusa, a nie dla Kościoła. Halleluja. Sens życia. Dokąd idziemy? Co tak naprawdę jest ważne w naszym życiu? To jest niesamowite, gdy pomyślimy, że jesteśmy istotami wiecznymi. I że nasze życie tutaj na ziemi, choćby trwało 70, 80, a niechby i 100 lat, czego każdemu z was z serca życzę, to potem nagle konfrontujemy się z wiecznością. I wiecie, z wiecznością to będzie tak, jak w tym moim starym przykładzie ze snem. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taki sen, bardzo realny, rzeczywisty, że byliście pewni, że to nie jest sen, tylko prawda. Mieliście kiedyś taki sen? Tak? Kto miał taki sen, ręka do góry? No, wielu z nas doświadczyło takiej sytuacji. Pamiętam taki sen jakiś czas temu, tragiczny sen. Pamiętam, śniło mi się, że jechałem samochodem z moją rodziną i że wpadłem gdzieś tam w jakiś poślizg, w rów, w drzewo. Tragedia, pot, łzy, patrzę, czy mój syn, moja żona, czy żyją, czy wszystko jest okej. Okay. W tym śnie byłem tak przerażony, w tym momencie się obudziłem. To był tylko sen. Szok. Boże. Boże, jak ja Ci dziękuję, że to był tylko sen. Wiecie? Ze śmiercią naszą
będzie bardzo podobne przeżycie. Gdy umrzesz, to będzie tak, jakbyś się obudził z jakiegoś snu. Nagle otworzysz oczy. Ja dziękuję. To po co ja się tak zamartwiałem? To, ach, to o to chodziło. A to to jest... No i jakie wtedy będzie miało znaczenie, w jakim ty domu mieszkałeś? Gdy staniesz przed Bogiem. Jakie będzie miało znaczenie, ile miałeś na koncie? Dziś ludzie są szeregowani względem tego, co posiadają, jak się ubierają, jakie mają wykształcenie, ale tam to wszystko nie będzie ważne. To jest nadzieja. Dla mnie też, ale dla każdego z nas. Pomyśl przez chwilę, że przyjdzie taki moment, przyjdzie taka chwila, kiedy się obudzisz z tego snu, który nazywa się życie i nie będzie miało znaczenia, z jakiego środowiska pochodzisz. Jak bardzo wytarzałeś się w głodzie tego świata? Nie będzie miało znaczenia, jakie miałeś przyjaciół, czy wykształconych, pięknych i bogatych, czy też niepięknych, niebogatych, niewykształconych. Nie będzie miało znaczenia, czy potrafiłeś się ładnie wysławiać, czy byłeś erudytą, czy też trudno ci było sklecić jedno zdanie. Nie będzie miało znaczenia. Co będzie miało znaczenie? Twoja relacja z Bogiem. To, co zrobiłeś z Chrystusem w swoim życiu. Jaka była twoja relacja z Bogiem? O tym jeszcze do tego jeszcze wrócimy. Ale chciałbym wrócić do tego, czym jest prawdziwe nawrócenie. Więc po pierwsze powiedziałem, że to jest decyzja. Prawdziwe nawrócenie, prawdziwa wiara zaczyna się w momencie, kiedy ty świadomie podejmujesz decyzję. Tak, wiem, czego nauczał Jezus, jestem gotów to przyjąć, jestem gotów za to pójść, jestem gotów płacić cenę. Po pierwsze, cechą prawdziwego nawrócenia jest pokuta i odwrócenie się od grzechu. Nie ma prawdziwego nawrócenia bez uznania, że jestem grzesznikiem. Nie ma prawdziwego chrześcijaństwa bez uznania, że jestem grzesznikiem, który grzeszy, który potrzebuje przebaczenia za swoje grzechy. Bo to jest jedna z elementów fundamentalnych Ewangelii i dobrej nowiny. Oto człowiek odwraca się od Boga, idzie swoją drogą, próbuje żyć sam. Pan Bóg powiedział, z tego drzewa nie. A człowiek pomyślał sobie, a ja spróbuję. Zobacz, może się uda. Pan Bóg mówi, seks przedmałżeński to nie jest dobre. A człowiek mówi, a ja spróbuję, a ja zobaczę. Pan Bóg mówi, kłamstwo jest grzechem, jest czymś złym. A człowiek mówi, no jak to jest kłamstwo? No cię nie da, po prostu się nie da. Jestem nauczycielem, 20 lat pracowałem w szkole. I raz rozmawiam z moim uczniem. Mówię im o ściągach. Dyskutuję z nim. Mówię im, no ale jak bez kłamstwa? Przecież to niemożliwe. Jak można, żeby... Przecież jak to nie ściągać? Jak to nie... Tylko, że umysł jest nieprzewidywany. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Pokuta to uznanie, że odszedłem od Boga. Że próbowałem sam. I dlatego Jezus przyszedł. Bo człowiek odszedł od Boga, zaczął żyć swoim życiem sam i doprowadził do katastrofy siebie i cały ten świat tak naprawdę. I doprowadza do katastrofy. I potem Bóg znalazł sposób, aby przywrócić człowieka sobie. Nie chciał posłać tysięcy aniołów, które nagle przed Białym Domem w Stanach Zjednoczonych się pojawią i powiedzą, musicie przyjąć Boga, musicie uznać Jahwę. Bo jak nie, to nas wszystkich ogniem zaraz tutaj potraktujemy. Mógłby tak zrobić, tak nie zrobił. Znalazł inny sposób. Pomyślał sobie, pokażę im, jak bardzo ich kocham. Bo ja ich po prostu kocham. Ja chcę być ich ojcem. Więc poślę mojego syna, który będzie ich nauczał, który będzie żył tak jak oni. Zniżę się do ich poziomu. Zrezygnuję z mojej chwały. Zrezygnuję z królestwa. Zostawię wszystko. I przez to im pokażę, że jestem gotów żyć tak jak oni. Że jestem gotów być razem z nimi. A potem wezmę cały grzech. Wszystko to, co zawinili. Bo kiedyś powiedziałem, że zapłatą za grzech jest śmierć. A nie mogę zaprzeć się swojego własnego słowa. Bóg jest coś, czego nie może. Nie może się zaprzeć raz danego słowa. Bóg kiedyś powiedział, zapłatą za grzech jest śmierć. Nie może ze mną być nikt, kto grzeszy. Więc co zrobić z tym człowiekiem, skoro on poszedł swoją drogą i grzeszy? Co ja mam zrobić? No? Poślę swojego syna. I on weźmie ten grzech. To jest trochę tak, jak
idziesz do sądu, dostajesz wyrok 12 lat pozbawienia wolności w surowym zakładzie. Myślisz sobie, no to kicha. No to 12 lat wykluczone z życiorysu. Mam 47, wyjdę 59. Masakra. I wtedy pojawia się nagle człowiek i mówi, słuchaj, pójdę za ciebie. Jak to powiedzieć na mnie? No pójdę za ciebie, no. Ja to wezmę na siebie. I staję przed sądem, gdyby była taka możliwość, mówi, panie sędzio, ja pójdę do więzienia za tego człowieka. Niech on idzie wolno. Niech on sobie ułoży życie na nowo. A ja pójdę za niego do tego więzienia. I idzie do tego więzienia. Jak byście się czuli? Pomyślelibyście sobie, szok, no. Wow, no. Dziękuję, no. Naprawdę dziękuję. Bylibyście wdzięczni. O jego dzieci być może na wolności byście się troszczyli. O jego żonę byście się troszczyli. Chcielibyście robić wszystko, żeby w jakiś sposób mu wyrazić swoją wdzięczność. Ktoś poszedł na 12 lat za was do więzienia. Teraz wyobraźcie sobie, że ty i ja, każdy z nas, jest grzesznikiem, który nie ma żadnych szans, aby być w niebie, aby być z Bogiem. Jesteśmy skazani na potępienie, bo poszliśmy swoją drogą za Ewą i za Adamem. Poszliśmy swoją drogą, odrzuciliśmy Boga i jesteśmy grzesznikami naznaczonymi grzechem. I Bóg posłał swojego Syna, który powiedział, ja pójdę za nich do piekła. Ja wezmę ten grzech. Ja wezmę tą winę na siebie, aby oni mogli być wolni. Wiecie, to jest tak fascynujące, to jest niesamowite. Bóg Wszechmocny mówi, wezmę na siebie tą winę, aby oni mogli pójść wolno. I czego od nich oczekuje? Tylko tego, żeby oni to zaakceptowali. Żeby oni to przyjęli, żeby oni w to uwierzyli, że ta krew naprawdę zmazuje grzech, że ta śmierć na krzyżu naprawdę miała znaczenie, że Pan Jezus naprawdę był tym, za kogo się podawał, Bogiem Wszechmogącym, który wcielił się w ciało człowieka. Jeśli to przyjmą, jeśli przyjmą mnie jako Pana i Zbawiciela, jeżeli przyjmą mnie jako Ojca i przyjmą Jego ofiarę, będą zbawieni. Ale najpierw zaczyna się od pokuty. Najpierw zaczyna się od uznania, tak. Ja jestem winien tego więzienia. Nie możemy kombinować. Ja nie jestem tym człowiekiem, nikogo nie zabiłem. Nic znowu takiego złego nie zrobiłem. Jakoś to będzie. W czyściu się oczyści. My nie wierzymy, że coś takiego jak czyście istnieje. My wierzymy, że człowiek póki żyje, ma szansę. Póki żyje, póki oddycha, póki patrzy przez oczami, póki myśli, ma szansę. Po to dana jest Ewangelia. Możemy ją czytać. Możemy słyszeć o dobrej nowinie. O Bogu, który posłał swojego Syna, aby zapłacił za twój i mój grzech. Aby poszedł do więzienia za ciebie. I możesz to przyjąć albo odrzucić, póki żyjesz. A gdy umrzesz, koniec. Nie ma już żadnej zapłaty. Wtedy jest sąd. I albo, albo. Póki żyjesz, możesz przyjąć go jako swojego Pana i Zbawiciela. Możesz przyjść do Niego i powiedzieć, Panie, jestem grzesznikiem. Więc gdy przychodzimy do Boga, to po pierwsze, to jest pokuta. Co to znaczy odwrócić się od grzechu? Ja raz rozmawiam z moimi uczniami, to pytają siebie, no tak, panie profesorze, no ale co to znaczy, jak to znaczy, mam nie grzeszyć? To jak mogę nie grzeszyć? Tak, mówią panie profesorze, bo w liceum jest taka tradycja, że się mówi do nauczycieli, panie profesorze. I ja im często mówię tak, to nie chodzi o to, żebyś nie grzeszył. I daję im taki przykład, słuchajcie, biorę tych chłopaków, na przykład siadam sobie z nimi i mówię, słuchajcie, gdybym ja miał taką tabletkę, wyobraźmy sobie, że mam taką tabletkę, która, po której zjedzeniu nigdy więcej nie będziesz mógł grzeszyć. Nie będziesz grzeszyć. Ta tabletka usuwa wszelki grzech twojego umysłu, serca, kompletnie nie będzie grzechu. Stawiam ją na moje ręce i pytam, chcecie tą tabletkę? Chłopaki patrzą na mnie. Jak wezmę tą tabletkę, to tak. Tego nie będzie. Nie wiem. Kłamać nie będę. Przecież się przydaje czasem. Z dziewczyną? No przecież ja to tak lubię. Tak? Prawdziwy chrześcijanin to jest człowiek, który gdyby miał taki wybór, bez wahania bierze tą tabletkę. Bo on chce. On pragnie. Nie chrześcijanin, z którym rozmawiamy,
On myśli o tym, że on nie chce przestać grzeszyć, bo jemu się grzech podoba. A przemiana umysłu chrześcijanina to jest ta przemiana, która sprawia, że ty chcesz nie grzeszyć. Ty się starasz, ty robisz wszystko. Bóg widzi to twoje staranie, chce widzieć to twoje staranie. Właśnie tą walkę chce widzieć, że ty walczysz z grzechem, że ty jesteś gotów walczyć. Czyli po pierwsze pokuta. Po drugie, gdy przychodzimy do Jezusa i uznajemy, że jesteśmy grzesznikami i że potrzebujemy Jego ratunku, potrzebujemy Jego krwi, potrzebujemy, żeby nam przebaczył nas nasz grzech, to po drugie musimy uznać, że On jest Panem. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, to co już wcześniej mówiłem, że On wie lepiej, co jest Tobie potrzebne. On wie, jak Cię wychowywać. Przytrafia się coś w Twoim życiu, nie wiem, nieszczęście, problem, choroba, różne trudne sytuacje. Co robisz? Panie Boże, jak mogłeś mi to zrobić? Rok temu zmarł mój najbliższy przyjaciel. Chłopak jeszcze naprawdę w miarę młody, 58 lat, był jednym ze starszych zboru. Moim najbliższym, od wielu, wielu lat, najbliższym przyjacielem. Nie tylko najbliższym przyjacielem, partnerem w służbie, ale też nasze rodziny. Ja z żoną, i on z żoną. Byliśmy bardzo, bardzo blisko siebie, spędzaliśmy razem święta. Ja z nim miałem taki układ nawet, że wyznawaliśmy sobie nasze grzechy nawzajem. Wiedzieliśmy o sobie wszystko. Przeżywaliśmy wszystko razem. Był moim pierwszym doradcą, ja jego. W sobotę poczuł się źle, w południe. Zawieźliśmy go do szpitala. W niedzielę o 9 już nie żył. Możesz sobie wyobrazić, jak wyglądało nabożeństwo, do którego myśleliśmy, że brat Janek, starszy z Boga, nie żyje. Czy miałem pytanie w sercu? Oczywiście. Czy moje serce było zdarte? Oczywiście, że tak. Czy żona przeżywała? Oczywiście, że tak. Ale czy to oznacza, że w takiej chwili mamy wypowiedzieć Bogu posłuszeństwo, powiedzieć takiego Boga, który mi to zrobił, to ja nie chcę? Albo uznasz go Panem, albo całe twoje chrześcijaństwo to jedna wielka bójda. Emocje. I bójda. Chrześcijaństwo bez krzyża nie jest chrześcijaństwem. Tak zwana chrześcijańska ideologia prosperity. Tak bardzo dużo jest tego teraz w Kościele. Bóg Cię kocha, Bóg Cię miłuje. Nie mówmy o grzechu, nie mówmy o piekle, nie mówmy o trudnych sprawach, bo przecież nie możemy straszyć, nie możemy stawiać ludzi pod murem, prawda? To jest połowiczna Ewangelia, to jest zafałszowana Ewangelia. Chrystus sam poniósł krzyż i oczekuje od nas, że będziemy umieli ten krzyż także nieść. Nawet jeśli to czasem boli, nawet jeśli czasem to jest trudne. Chrześcijaństwo bez trudu. Chrześcijaństwo, w którym Bóg rozwiązuje wszystkie nasze problemy od tak sobie, to nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. Ale wiecie, ten punkt, uznanie go Panem, tu jest również pewna bardzo ważna prawda. Jak my się zachowujemy, jak mamy problemy w życiu? Stajemy przed jakimś problemem, mówię, Panie, proszę Cię, tak mi ciężko, zabierz ten problem. Proszę Cię, ja już nie mogę wytrzymać, tak zabierz ten problem. Czasem Pan mówi, ok. Ale z drugiej strony pomyślmy tak. Jeśli chcesz, żeby Bóg Cię nauczył cierpliwości, to nie możesz modlić się tak. Panie Boże, naucz mnie cierpliwości, tylko strasznie, tylko szybko, bo normalnie jestem tak zajęty, że nie mam czasu. Przecież Pan Bóg nie zrobi tego tak, że nie zrobi nam trepanacji, czaszki, otworzy, coś tam przekręci, zamknie i jesteśmy super cierpliwi. Panie, zabierz ten alkohol. Czasem to jest cud i to zawsze jest na początku cud. Ale potem Bóg oczekuje, okej, ja Ci zabiorę. Ale Ty wiesz, że jest mój Bóg, nie chodź tam. Ty wiesz, że jest swoje towarzystwo, dlaczego tam chodzisz? Wystawiasz się na strzał, a potem mówisz, że to ja jestem winien? Że to ja Cię uwolniłem? Ja Cię mogę uwolnić, ale od Ciebie zależy, od Twoich decyzji zależy, czy będziesz się wystawiał diabłu na strzał, czy nie. To jest Twoja decyzja. Jeśli chcesz, żeby Bóg Cię wychowywał, jeśli chcesz, żeby Bóg Cię kształtował na swojego ucznia,
Bo Ewangelia mówi, czyńcie uczniami, nie tylko nawracajcie. To jest w ogóle fascynujące, że gdy Jezus w Ewangelii Marka żegna się ze swoim uczniami, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Wiecie, abyśmy przez całe lata robili ewangelizację. Myśmy ewangelizowali. Myśmy doprowadzali do nawrócenia. A Jezus mówi, nie o to mi chodzi, żebyście doprowadzali do nawrócenia. Ja chcę, żebyście czynili uczniami, żebyście uświadamiali ludziom, że nawrócenie jest początkiem procesu, którym poddajesz się, aby stać się uczniem Chrystusa. I jeżeli w tym procesie mówisz, Panie Boże, zabierz ten problem, no to co to za szkoła, w której uczymy? Nie chcemy, żeby mnie klasować, Panie Profesorze, nie, klasówki, nie. Zatem, to jak ja sprawdzę Waszą wiedzę? Matura, nie, egzamin, nie chcemy. To oczywiście to nie, ale nigdy nie będziesz miał żadnego wykształcenia, jeżeli nie poddasz się klasówką, jeśli nie poddasz się pod egzamin, no to nie będziesz miał żadnego wykształcenia. Jeśli chcesz uczyć się w szkole, no to niestety musisz przechodzić z kasy do kasy, żeby ze sobą przejść, musisz mieć pozytywne oceny. Jak nie będziesz miał pozytywnych ocen, nie przejdziesz z kasy do kasy. Wiecie, nasza druga za Bogiem to coś bardzo podobnego. Historia Izraela to taka historia człowieka za Bogiem. Najpierw jest Egipt, niewola, potem jest wyjście z Egiptu. Potem są różne doświadczenia, jest pustynia, są cuda, potem jest walka o ziemię obiecaną, potem jest wejście do ziemi obiecanej, zdobywanie tego lądu, tego kraju cudownego, Bożej obietnicy. Nasze życie podobnie wygląda. Najpierw jesteśmy w Egipcie, jesteśmy w zniewoleniu, żyjemy w grzechu. Potem nagle otrzymujemy objawienie Boga, chcemy za Nim iść, rozumiemy, że On jest naszym Ojcem, idziemy za Nim i pustynia, i problemy. I Bóg nas kształtuje. To jest tak jak szkoła. Jesteśmy w Bożej szkole. Jesteśmy Jego uczniami. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami. A uczeń to jest ktoś, kto ma egzaminy. Uczeń to jest ktoś, kto przechodzi z klasy do klasy. Wiecie, problemem nieraz często naszym jest to, że tak jak Izrael, przemy w miejscu na pustynię przez lata. Dlatego, że nie chcemy nauczyć się pewnej lekcji. Bóg mówi, chcecie czegoś nauczyć, oto uczę cię. I stajemy przed jakimś problemem. A my, nie, Panie, zabierz ten problem, Panie, nie chcę, Panie. I faktycznie Bóg zabiera problem, ale my się niczego nie nauczymy. Niczego. Egzamin, obeszł się. Następna sytuacja. Wiecie, jest tak nieraz w życiu, że napotykamy często ciągle te same problemy. Jeśli ciągle napotykasz ten sam problem. Jeśli dziś świadomie jesteś, że drepczasz trochę w miejscu, zadaj sobie pytanie. Może jest jakaś lekcja, której Bóg ciągle mnie uczy, a ja ciągle tego egzaminu nie mogę zdać. I dlatego stoję w miejscu. Jeśli przyjmuję go jako mojego Pana, to muszę uznać, że On wie, co robi w moim życiu. Że On będzie mnie kształtował. On będzie mnie wychowywał. On będzie mnie uczył. Będzie to robił tak, jak On będzie chciał. Dawid Wilkerson, wspaniały Boży mąż, przeżywał wiele trudnych chwil w swoim życiu. Myście czytali jego biografię. Nie wiem, ilu z nas skojarzył z listą Dawida Wilkersona. Tak, podnieście ręce, żebym wiedział. Wielu z was. A ilu z was czytało jego biografię, zna jego życie, ręka do góry. Na tyle, że wiecie, jakie tragedie w życiu przechodzi. On kiedyś w pewnym momencie pewnego trudnego doświadczenia życiowego powiedział tak. Panie Boże, ja nie chcę, żeby ten problem oprócz mnie. Ja ten cytat noszę sobie w pewnym. Ja go sobie przepisałem, ja go sobie muszę powiedzieć. Tak. Ja nie chcę, żeby ten problem po prostu minął. Jeśli on już jest, to proszę Cię Boże, naucz mnie tego, czego chcesz mnie nauczyć przez ten problem. Nie chcę przejść przez ten problem i zostać takim samym człowiekiem. Dzisiaj na dole w jadalni nasz pan dyrektor Jan Śliwka powiedział, że jest rzeczą niewiarygodną, że ludzie powtarzają tą samą rzecz w życiu ciągle i oczekują zmiany. Nie możesz oczekiwać zmiany, jeżeli nie jest ciągle to samo. Jeśli chcesz wzrastać, pozwól Bogu, żeby cię wychował. Jeśli już stoisz z jakimś problemem, zapytaj Pana Boga, Boże, czego chcesz mnie nauczyć? Może cierpliwości, może wytrwałości, może wiary, może zaufania. Naucz mnie, abym przeszedł przez ten problem zwycięstwa, aby ten problem nie po prostu minął, ale żeby wykonał swoją pracę, którą Ty zamierzyłeś. Więc uznaję, po pierwsze, pokuta. Po drugie, uznaję, że On jest prawdziwie Panem, że to nie jest teoria, że to nie jest tylko takie fajne sformułowanie. Po trzecie, przyjmuję krew Jego i przyjmuję Jego krzyż. I rozumiem, co one wykonały, co one miały wykonać.
przyjmuje Jego krzyż. Co to znaczy? No właśnie. Ewangelia bez krzyża nie jest prawdziwą Ewangelią. Ewangelia bez wychowywania Bożego nie jest prawdziwą Ewangelią. Chrześcijaństwo bez uczniostwa nie jest prawdziwym chrześcijaństwem. Dlatego nie spodziewaj się, drogi bracie, droga siostro, że gdy będziesz chrześcijaninem, to wszystkie problemy będą znikać przed tobą, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie będzie tak. Często nawet więcej będziesz napotykać w trudnych chwilach. Ale, żeby nie było, że tak beznadziejnie, że ja tylko głoszę kaznodzieja sądu i tylko nas straszy, to powiem, że jeśli uczynisz go Panem, to także oznacza, że to On będzie miał pod kontrolą twoje życie. A jeśli On będzie miał pod kontrolą twoje życie, to niczego nie musisz się bać. Niczego nie musisz się bać, bo Dawid pisze, choćbym nawet szedł ciemną doliną, chyba nie, tam jest napisane, a wtedy Pan mnie przeniesie do doliny. Bo Pan nie chce, żebym szedł doliną. Nie. Pan chce, żeby było wygodnie. Nie na równiny. To ma być z górki tak troszkę. Żeby mi się lepiej szło. Bo z górki się dobrze idzie. Tak. Więc gdy będę szedł ciemną doliną, to Pan w ten sposób mnie przeniesie i będę z górki. Nie jest tak napisane. Choćbym nawet szedł ciemną doliną. Zła się mu lęknę. Pan ze mną. Pan jest ze mną. Ten piękny przykład z księgi Daniela, Szadrach, Meszach i Abednego. Pamiętacie, kto pamięta? Ręka do góry. I wiele pamiętam. Przypomnę. Była taka historia w Starym Testamencie, że jeden z królów zbudował sobie posąg i powiedział, każdy ma oddać pokłon temu posągowi. A kto nie odda posągu, pokłonu, to go wrzucimy do rozpalonego pieca i spłonie. I było takich trzech Izraelitów, mężów Bożych, którzy powiedzieli, nie pokłonili się. I faktycznie zbudowano posąg, cały naród prawo się skłaniał, a ci trzej nie zegniemy go. Nie zegniemy. To nie jest Bóg przemoc. Porwali ich, prawda, rycerze przybiegli, zabrali za frako przed króla. Ci trzej, prawda, ich należy, bo oni nie oddali pokłonu, to pieca ich. I król, dlaczego nie oddaliście pokłonu? Wiecie, co wam grozi? Przecież was wrzucimy teraz do pieca. Król przemocny. Nasz Bóg mówi, że nie wolno nam oddawać pokłonu nikomu innemu, tylko Jemu. Królu Wszechmocny, nasz Bóg ma moc wyrwać nas z tego pieca ognistego. Ale nawet jeśli nie, nawet jeśli przyjdzie nam spłonąć, nie oddamy pokłonu. Bo tylko jeden jest Bóg, tylko Jemu należy się chwała. Nawet jeśli nie. Nawet jeśli, Panie, nie zabierzesz tego problemu. Nawet jeśli przyjdzie iść ciemną doliną. Nawet jeśli przyjdzie wrzucić mnie do pieca ognistego. Panie Boże, Tobie jednemu mogę chcę służyć. Tobie jednemu chcę oddawać cześć. Ta determinacja to jest coś tak niesamowicie ważnego. Gdy nawracamy się, gdy już naszą decyzję świadomą przyjęliśmy Pana Boga jako naszego Ojca. Przyjęliśmy ofiarę Chrystusa, wierzymy w to, co zrobił na krzyżu. Uznaliśmy nasz grzech, przeprosiliśmy za Niego Boga i powiedzieliśmy, Panie, będziemy z Nim walczyć. Uwierzyliśmy, że Jego krew obmyła nas wszelkiego grzechu. Idziemy za Nim. To co teraz? Teraz potrzebujemy pielęgnować nasze zbawienie. Nie wystarczy tylko się nawrócić. Trzeba, abyśmy byli uczniami Jezusa. Gdy ktoś przyjmuje Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, oddaje swoje życie Bogu, staje się chrześcijaninem, to potem w rozmowie duszpasterskich zaraz, czy jest członkiem naszego kościoła, czy też nie, czy to jest na ulicy, czy dokonuje, pamiętam taką historię, kiedyś w restauracji rozmawiałem z jednym człowiekiem, nawrócił się do swojego życia Bogu, wtedy też mówię zawsze o trzech podstawowych elementach, takich bardzo, bardzo fundamentalnych elementach, które muszą być obecne codziennie w twoim życiu, codziennie, jeśli chcesz wytrwać jako człowiek zbawiony, jeśli chcesz wytrwać do końca, jeśli chcesz
być człowiekiem nie tylko nawróconym z emocji, a jeżeli chcesz wytrwać. I to są następujące trzy elementy. Po pierwsze, Słowo Boże. Słowo Boże jest dane nam jako list miłującego Ojca. I to Słowo nie jest tylko nam dane jako jakaś księga, ale w tym Słowie jest zawarta Boża moc. Ja z całego serca wierzę, z całej duszy wierzę, że za każdym razem, kiedy siadasz w swoim domu i otwierasz Pismo Święte i twój wzrok pada na te słowa, w świecie duchowym coś się dzieje. W świecie duchowym coś się dzieje. Coś się otwiera. Budujesz swojego ducha. Budujesz swoje wnętrze. Stajesz się coraz mocniejszy duchowo. Biblia mówi: Słowo Boże niech mieszka w was obficie. Słowo Boże niech mieszka w was obficie. To jest miecz, który nam został dany. To jest życie, które nam zostało dane. To nie jest tylko księga. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby to Słowo codziennie było obecne w naszym życiu. Ciekawym jest, bardzo ciekawe jest to, że chrześcijanie często mają największe problemy z najbardziej fundamentalnymi, podstawowymi rzeczami. Właśnie czytanie Bożego Słowa, właśnie codzienną modlitwą, bo codzienna modlitwa to jest ten drugi element. Żeby żyć, musimy oddychać, jeść, pić, wydalać. Tak? To są najbardziej fundamentalne elementy naszego życia, czynności fizjologicznej. Po pierwsze, najczęstsza czynność fizjologiczna, którą wykonujemy, nawet nie myśląc o niej, to jest oddychanie. I to jest modlitwa. Dlatego Paweł mówi: bez przestanku się modlicie. Jak to bez przestanku się? Co to znaczy bez przestanku? Chodzi o przestanku. No można i tak, ale bez przestanku bądź w kontakcie z Bogiem. Bez przestanku bądź świadom, że On jest obok ciebie. Że On jest zawsze z tobą. Bo modlitwa to kontakt z Bogiem. To rozmowa z Bogiem. Modlitwa to nie do końca to, co mówisz. Uważajcie teraz. Jest bardzo ważne, co teraz mówię. Modlitwa to nie są słowa. Modlitwa to postawa twojego umysłu. Postawa, nastawienie. Chcę być z Bogiem. Chcę być blisko Boga. W momencie, kiedy myślisz o Nim, twoje myśli do Niego uciekają, to już jest modlitwa. W momencie, kiedy wypowiadasz te myśli, to wypowiadasz tylko to, co jest twoim, to jest tutaj, co jest twoim umysłem. To jest oddychanie duchowe. Jeśli chcesz, aby twój duch, twoje życie duchowe, twoje chrześcijaństwo było żywe, rosło, to tak jak w życiu materialnym, żeby żyć, musisz oddychać. Spróbuj nie oddychać przez chwilę. Po drugie, musimy pić. To jest druga najbardziej potrzebna nam rzecz. Bez jedzenia dłużej wytrzymamy, ale bez picia bardzo szybko. Woda jest symbolem Ducha Świętego. Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy Jego mocy. Potrzebujemy Jego wsparcia. Bez Jego wsparcia sami zdani na siebie będzie nam bardzo ciężko. Po to jest zesłanie Ducha Świętego. Po to jest napełnienie Duchem Świętym. Po to jest chrzest Duchem Świętym. Abyśmy nie byli sami. Abyśmy nie byli zdani tylko na siebie, ale byśmy mieli wsparcie, pomoc. Jezus powiedział: dam wam pocieszyciela, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie zna. On wam przypomni wszystkie moje słowa. On was wprowadzi we wszelką prawdę. Tak mówi Słowo Boże. Więc po drugie musimy pić. Po trzecie musimy jeść. Żeby organizm żył, musi jeść. Musi dostawać wszystkie te składniki odżywcze, które sprawiają, że żyjemy, że poruszamy się. To nasze duchowe jedzenie, duchowy pokarm, to jest właśnie Słowo Boże. Słowo Boże. Wiecie, że jest takie powiedzenie dietetyków: jestem tym, co
co jem. Dlaczego? No proste, dlatego że nasz organizm, nasze komórki nie są wieczne. Tak? W trakcie naszego życia jedne komórki umierają, a drugie je następują. Nam, za nim. Tak? Zastępują. I to, co jesz, to są elementy chemiczne tego, co potem składa się na twój organizm, na twoje ciało. Gdy spożywasz Słowo Boże, karmisz się Słowem Bożym. Dlatego tak często mówimy, karmimy się Bożym Słowem. Dlatego jest mówił, kto spożywa ciało moje, to też jest pewien obraz. Bóg chce, żeby to Słowo mieszkało w nas obficie. Żebyśmy je spożywali codziennie jak dobre śniadanie, jak dobrą kolację przed snem. Aby to Słowo było w nas, aby nas kierowało, aby nas tworzyło, abyśmy się stawali tym, kim Bóg chce, abyśmy byli. Słowo Boże. Musimy mieć. No i musimy wydawać. Czym jest wydawanie? Usuwanie z organizmu tego, co złe, tego, co trujące, tego, co niepotrzebne. Czyli nasza pokuta, nasze wyznanie grzechów, nasze ciągłe przychodzenie do Boga i mówienie, Panie, przepraszam. Panie, ucz mnie. Panie, zmieniaj mnie. Panie, proszę Ciebie z całego serca, abyś mnie zmieniał. Przypomnijmy tutaj przeczytanie listu do Hebrajczyków. Fragment. 10 rozdział listu do Hebrajczyków. I gdy będę czytał od wersetu 32, to chciałbym, żebyście też zauważyli w tym, co będę czytał. Te elementy, o których mówiłem. Nawrócenie, które jest tylko na przykład z emocji. Bo gdy tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi 32 werset. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi, udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi tak się obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami, i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwalszą. Popatrzcie, jaki obraz autor nam tu przedstawia. Nie mówi nam tutaj, gdy przyjęliście Jezusa, wszystkie wasze problemy znikły. Żyliście sobie jak ten kwiatek na polanie. Pełny słońcu, rosa go rano skroplała, a wieczorem chłodny wiaterek przynosił mu ukojenie pod nim. Tak żyliście. Tacy jesteście szczęśliwi, tak było fajnie. Jak umrzecie, będzie tak pięknie. Nie. Są zmagania, są utrapienia, jest walka, jest trud. I potem autor pisze tak. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Nie porzucajcie waszej ufności. Albowiem wytrwałości wam potrzeba. Abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, kto ma przyjść i nie będzie zwykał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim podobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Trzeba na pewno. W 25 rozdziale Ewangelii Mateusza jest historia 10 panów, którą Jezus opowiadał. To jest historia Kościoła. Wierzę, że większość z nas tą historię zna. Jezus mówi tak. Było oto 10 panów. I mówi to o Kościele. Mówi to o nas. 5 było mądrych, 5 było głupich. Te mądre miały lampy z oliwą i z zapasem. A te głupie miały lampy, miały trochę oliwy, ale nie miały zapasu. I przyjście oblubieńca się przedłużało. I w pewnym momencie oblubieniec przyszedł, a wcześniej wszystkie sobie przysnęły. Wszystkie sobie zasnęły. Wszystkie mamy. Kościół ma to do siebie, że czasem sobie przysypia.
Czasem jest mu tak wygodnie, tak ciepło, tak dobrze, że Pan wtedy przychodzi i mówi: obudźcie się! Oto przychodzi Pan! Oto przychodzi czas nawiedzenia. Oto przychodzi moment ważny, ten trudny, ten niezwykły. I Pan mówi: obudźcie się. I oto co się okazuje? Połowa panien, okej, w porządku, mamy lampy, mamy oliwę, a połowa wpada w panikę. Nie mamy oliwy. Co się stało? No, tragedia. Co to teraz będzie? Ha. Wy, którzy macie, pożyczcie nam. Nie, niestety. Idźcie sobie do sprzedawcy i kupcie sobie. I gdy one poszły, przyszedł drugi moc. Tragiczny obraz Kościoła. I wiecie, to jest niesamowite, że Słowo Boże mówi, że pięć było mądrych, pięć było głupich. Gdy Słowo Boże mówi, gdy przyjdzie Pan, dwoje będzie na morzu, jeden zostanie zabrany, drugi pozostaje. Dwoje będzie na polu, jeden będzie zabrany, drugi pozostaje. Dwie będą żarne, jedna będzie zabrana, drugi będzie pozostaje. Dla mnie tragiczne jest to, że tam jest proporcja 50 na 50. Pięć panien mądrych, pięć głupich. Ciekawe, dlaczego Jezus nie powiedział: dziewięć mądrych, jedna głupia. To tak, jakbyśmy powiedzieli tak: połowa z nas tutaj siedzących będzie w niebie, a druga połowa nie. Pomyślelibyśmy sobie: tragiczne. Ale taka była wymowa tego, co Jezus mówił. I to jest po to powiedziane, abyśmy my sobie mogli zadać pytanie: czy ja jestem prawdziwie uczniem Jezusa, czy ja jestem tylko nawrócony? Czy ja prawdziwie chcę za Nim iść? I czy jestem gotów, tak jak w liście do Hebrajczyków jest napisane, nie porzucić mojej ufności? Bo ona ma wielką zapłatę. Jestem zbawiony. To jest mój powód do radości. Pozwólcie, że zrobię taki eksperyment. Taki pewien przykład. Chciałbym prosić dwóch ochotników. Widzę was, Roman. Mam nadzieję, że nie przyznaliście trochę na tym moim kazaniu. Dwóch ochotników. O, mam. Proszę. Możecie tutaj stanąć, bardzo proszę. Mogę pożyczyć ten plecak od ciebie? Na chwilę? Na sekundę. Wyobraźmy sobie, oto dwie osoby lecą samolotem. Nie ma gdzie ich posadzić. Jakieś krzesła by się przydały, dwa. Tam są z tyłu krzesła. Jakby ktoś mógł nam dać dwa krzesła, to bym był bardzo wdzięczny. Wyobraźcie sobie, że oto leci samolot EasyJet do Londynu, lot z Krakowa, numer 262. I mamy oto dwóch pasażerów tego lotu. Siedzą sobie w kabinie i nagle podchodzi steward albo stewardesa do jednej z tych osób i mówi tak: proszę pana, to jest spadochron. Proszę go sobie ubrać. Jak pan sobie go ubierze, to będzie pan się czuł lepiej, będzie pan się czuł bezpieczniej, w razie czego będzie pan miał spadochron, będzie pan naprawdę miał taką satysfakcję, że jestem bezpieczny. Ubierz sobie spadochron. To już jest zabawne, ubierz sobie spadochron. Więc człowiek ubiera spadochron, no i siedzi w tym spadochronie. No i dzieje się właśnie to, co w tej chwili mniej więcej się dzieje. Reszta pasażerów samolotu na niego patrzy. Spadochron, co? Ten steward to też chyba spadochron. Leci w samolocie pasażerskim do Londynu, normalna linia, ten spadochron zrobił. Co za... Co mu do głowy ma? On siedząc w tym spadochronie, myśli sobie tak: zrobiłem z siebie idiotę. Ani specjalnie się bezpiecznie nie czuję, przecież wszyscy inni nie mają tego spadochronu. To dlaczego ja mam tylko mieć jeden sam ten spadochron? Wyrastam ponad szereg, robię z siebie błazna,
irytacja w nim wzrasta. Zaczyna czuć się coraz gorzej. Wszyscy na niego patrzą, podśmiechują się. Jemu nie do śmiechu. W końcu jest tak zły, że ściąga ten spadochron i mówi do stewarda tak, chyba co? I chce pan ten weźmie spadochron. Zrobił pan ze mnie tylko idiotę. Po co mi ten spadochron? W ogóle się, totalnie się czuję. W ogóle ludzie się tylko ze mnie śmieją. A teraz wyobraźmy sobie sytuację, że do drugiej z tych osób przychodzi steward i mówi tak. Proszę pana, nasz samolot ma oba wadliwe silniki. W ciągu najbliższych 20 minut nastąpi eksplozja. Na pewno się rozbije. Ten spadochron jest dla pani jedyną szansą na ocalenie swojego życia. Gdy samolot zacznie spadać, proszę jak najszybciej do wyjścia awaryjnego i wyskoczyć. Tu jest taka czerwona zawleczka, proszę ją pociągnąć, jak tylko to nie wyskoczy. Ta pasażerka sobie siedzi. Ludzie patrzą na nią wokół. Następuje podobna reakcja. Spadochron z grupa. Leci z jetem do Londynu i spadochron. Co za bezsensowna sytuacja. No. Ale czy ona czuje się poirytowana? Na pewno nie. Czy ona robi sobie coś z tego, że ludzie się z niej śmieją? Na pewno nie. Czy jej przeszkadza to, że jest jej niewygodnie i nie może się oprzeć, bo ma z tyłu spadochron? Na pewno nie. Co ona czuje? Ona czuje, że jedyna z tego samolotu jest bezpieczna. Jest prawdziwie bezpieczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten przykład. Dziękuję za spadochron. O co chodzi z tymi spadochronami? Pomyślcie. Teraz wyobraźmy sobie, że ten sam spadochron to jest obraz Chrystusa, zbawienia i ratunku, który Bóg nam daje. Jeśli przyjmujemy Pana Jezusa, stajemy się chrześcijanami po to, żeby nam było wygodnie, żeby poprawić sobie nasz byt, żebyśmy się czuli lepiej. Wielu ludzi, wiecie, przyjmuje Pana Jezusa dlatego, że obiecują im, że ich życie będzie lepsze z Panem Jezusem. I to jest w pewnym sensie prawda. Oczywiście to jest prawda. Więc wróćmy jeszcze na tego przykładu. Dlaczego chcesz być chrześcijaninem? Czy dlatego, że chcesz, żeby tobie było wygodnie? Czy chcesz, aby Pan Jezus rozwiązywał twoje problemy? Chcesz, aby Pan Jezus sprawił, żeby twoje życie było błogie, fajne, cudowne, wspaniałe? Czy też wiesz, że Jezus cię zbawił? Jeżeli mamy odpowiednią motywację, to nie będzie nam przeszkadzać to, że ludzie się z nas śmieją. Że uważają nas za pomylonych, bo do tej sekty, że się poszli, do tych heretyków. Wiecie, jesteśmy narażeni na różnego rodzaju tego typu ataki, bo diabeł nie śmie. Ale co jest naszym powodem do radości? Nie to, że Jezus uzdrawia, jest pierwszy. To jest wszystko bonus. To jest wszystko dodatek. Wiecie, to, że Jezus może rozwiązać twój problem i faktycznie może, to jest tylko dodatek. To, że Jezus uzdrawia i faktycznie amen, uzdrawia, On jest lekarzem, ale to jest tylko dodatek. To, że Jezus jest w stanie i faktycznie potrafi poprowadzić twoje życie, poprowadzić cię do szczęścia, to jest tylko dodatek, to jest bonus. Najważniejsze, co Jezus uczynił, to to nas zbawił. Uratował nas od piekła. Uratował nas od śmierci wiecznej. To jest powód do radości. To jest powód, dla którego chcę być chrześcijaninem. Nie po to, żeby Jezus usuwał problemy z mojego życia i żeby mnie uzdrawiał codziennie. To jest oczywiście wszystko ważne, ale to nie może być główny powód, dla którego jesteś chrześcijaninem. Nie możesz się nawracać dlatego, że Jezus obiecuje ci uwolnienie od alkoholu. Jeżeli tylko dlatego się nawrócisz, rozbijesz się wcześniej czy później. To jest prawda. Jezus może cię uwolnić od alkoholu. Jezus uwalnia. On jest uwolnienie i będziemy o tym mówić jutro. Ale przede wszystkim do Niego musisz przyjść dlatego, że wiesz, co On zrobił na krzyżu. Że wiesz, że On cię zbawił, że On cię uratował od piekła, że On poszedł za ciebie do tego więzienia, o którym mówiłem na poprzedniej sesji. Że On wziął na siebie twoją winę, to, co ty powinieneś ponieść. Karę, na którą ty zasłużyłeś, zasłużyłaś. On wziął na siebie i otworzył ci drzwi do nieba i sprawił, że zasłona do miejsca najświętszego została rozdarta i możesz przyjść do Boga, możesz się do Niego modlić, możesz mówić do Niego tatusiu, tato,
Możesz wierzyć, że On cię kocha. Ileż będziemy żyć na tej ziemi? Wiecie, czasem mi się wydaje, że to było jak wczoraj, kiedy zdawałem maturę. Jak sobie uświadomię, że za 3 lata kończę 50 lat, to nie chcę mi się wierzyć, bo czuję się na 30. Albo mniej. Ale życie tak szybko mija. Prawda, bracie miał? Prawda? Jest coś takiego, że z wiekiem człowiek to coraz bardziej doświadcza. Jak szybko. Młodzi tego nie rozumieją. Ja sam byłem młody, wydawało mi się, pamiętam, jak miałem naście lat, oglądałem 40-latka, to myślałem 40 lat, to chyba taki wiek, że testament czegoś myśleć. Teraz mam 47, gdzie tak szybko minęło. Ale przede mną jest wieczność. Przede mną jest pobudka. Obudzę się niedługo z tego snu, który nazywa się życie. I stanę przed Bogiem, co wtedy zrobię? Czy dzisiaj, gdyby ten sufit się zawalił, wszyscy byśmy zginęli? A takie rzeczy się zdarzają dzisiaj. Sufity się zawalają. Centra handlowe się zawalają. Ten sufit może się zawalić za chwilę. Co myślisz? Co jest w twoim sercu, gdy pomyślisz, gdyby ten sufit się teraz zawalił i nagle w jednej chwili skończyło mu się moje życie? Co myślisz? Co myślisz? Czy jesteś w stanie powiedzieć: super, zysk, pójdę do nieba, będę przed Panem, wszystkie kłopoty się skończą. Mojemu przyjacielowi Jankowi, mówię to bez kokieterii, mówię to uczciwie, trochę mu zazdroszczę. Bo on mnie zostawił, poszedł do nieba na emeryturę. A ja tu się jeszcze muszę męczyć. Nie wiem ile, ale pewnie jeszcze trochę lat. Bo zmagam się. A on już jest tam. Już nic, nie ma żadnych trosk, żadnych kłopotów. Przechadza się po ogrodach niebiańskich ze swoim Panem. Wszystko już wie. Na wszystkie pytania już mam odpowiedzi. Nie zmaga się, nie ma trosk. Dlaczego jesteśmy chrześcijanami? Bo Chrystus nas uratował. Bóg dał swoje życie, abyśmy mogli żyć. Chrześcijaństwo to nie jest piękna idea, która może poprawić standard twojego życia. Tak jak ten spadochron. To nie jest dane nam po to, żebyśmy się czuli lepiej. Ale chrześcijaństwo to Boży dar życia dla ciebie i dla mnie. To Boża nadzieja na wieczność z Nim. Życie jest tak krótkie. I wtedy, gdy się już obudzimy z tego snu, który nazywa się życie, spojrzymy wstecz i wierzę, że wtedy stanę przed moim Panem. Spojrzę mu w twarz. On się do mnie uśmiechnie i powiem: warto było. Warto było znieść szykanę, nawet od najbliższych, czego doświadczyłem, by się nauczyłem. Warto było się zmagać. Warto było walczyć. Warto było znosić szykanę od fałszywych braci. Warto było uczyć się trudnych lekcji. Warto było iść przez pustynię. Warto było walczyć o ziemię obiecaną. Warto było, bo teraz jestem razem z Nim.